Makarena. Cześć wszystkim z tej strony, Panato. Hej, i już Witamy w nowym odcinku PanA nas podcast. W poprzednim odcinku rozmawialiśmy o tym, jakie sztuczki psychologiczne stosują supermarkety. A w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, jakie sztuczki psychologiczne stosują nocne kluby. Czyli branża, w której zdecydowanie mamy większe doświadczenie. Tak, będą to informacje z pierwszej ręki, ponieważ zarówno ja, jak i Justyna pracowaliśmy w tej branży. Ja przez 8 lat byłem barmanem, menadżerem, później przez kolejne 4 lata byłem właścicielem nocnego klubu w Białymstoku. No i Justyna też. Ja byłam kelnerką i barmanką w klubie. Tak, tak. I mamy doświadczenie i podzielimy się z Wami informacjami z pierwszej ręki. No, i jeśli ktoś z Was lubi chodzić po klubach, no to ostrzegamy, że po tym po obejrzeniu tego naszego dzisiejszego filmu, wyjście do klubu już nigdy dla Was nie będzie takie same. No i też taki czas akurat się trafił. Był długi weekend, Halloween, więc możliwe, że wiele z Was było na jakiejś imprezie, więc możecie teraz się wsłuchać i przypomnieć sobie. Wiem, że czasem trudno sobie przypomnieć, co się działo na imprezie, ale słuchając nas, możecie sobie przypomnieć, co Was spotkało minionego weekendu i czy mieliście okazję zauważyć którąś z tych sztuczek. Tak. No i właśnie zanim jeszcze przejdziemy do tych sztuczek, to chciałbym wyrazić taką swoją e, obawę i nadzieję, że e, branża gastronomiczna nie będzie miała do mnie autopretensji, że niektóre z tych sztuczek e, wyjawię, ponieważ jest to taka tajna wiedza, e, którą nabywają osoby pracujące w tej branży, a osoby, które po prostu chodzą po klubach, żeby się bawić, często nie są świadome tego, e, jak mocno e, czasami są manipulowane. Jeśli ktoś z Was chodzi po imprezach, no to wiecie, że jeśli się szuka imprezy w piątek, w sobotę o 12 w nocy, no to chodząc, zaglądając do lokali, pierwsza rzecz, na którą zwraca się uwagę, jest to, czy są ludzie. Czy coś tam się dzieje, czy, czy warto zostawać, czy warto płacić wejściówkę. Często robi się tak, że ekipka zostaje na zewnątrz, ktoś idzie zobaczyć do środka, czy, czy wchodzimy. No i problem polega na tym, że. Wszyscy, którzy zaglądają do tego klubu, wypatrują tego, czy są inni ludzie. A problem polega na tym, że ktoś tą imprezę musi zacząć. Jakby musi być ktoś, kto zajrzy do tego pustego klubu, zajrzy jako pierwszy, zajrzy do środka, zobaczy pusty lokal i nie powie: O, idziemy szukać dalej, tylko stwierdzi: zostajemy, tu będzie impreza, zobaczymy, co się będzie działo, zostajemy. Musi nastąpić ten efekt kuli śnieżnej, gdzie na początku ta śnieżka jest mała, jest coraz większa, ona się toczy, dochodzą kolejni ludzie, bo jest impreza fajna, no i musi być ktoś tą malutką śnieżynką na początku, od której się ta impreza zacznie. No i właśnie, żeby ten mechanizm w jakiś sposób oszukać. Kluby robią całą masę różnych, właśnie sztuczek, aby, aby zapoczątkować tą imprezę, aby ściągnąć do siebie tych pierwszych, którzy, którzy wejdą do pustego klubu i tam zostaną. No i taką sztuczką, którą klub, robią kluby, jest tak zwany wstęp do 23 dla kobiet za darmo. No i często jeszcze jest drink gratis do tego. Można na wydarzeniach można zobaczyć takie, taką ciekawostkę, że zapraszamy do klubu, wstęp do 23 dla kobiet, najczęściej dla kobiet gratis. No i właśnie sztuczka polega na tym, że dziewczyny przychodzą na drinka nawet jak jest pusty lokal, zostają tam, siedzą przy stolikach, chichoczą, yy, sączą te swoje kolorowe drinki, a kolejne osoby, które zaglądają do środka, widzą te rozchichoczane, rozchichotane dziewczyny i stwierdzają, zostajemy. Mm, tak, więc dziewczyny, pamiętajcie, jak idziecie na te promocje w klubach, że właśnie wstęp dla dziewczyn i drink za darmo, to no, tak naprawdę nie jest za darmo, tylko wykonujecie tam bardzo ważną pracę, jesteście taką żywą zanętą tej imprezy, po prostu. Tak, no właśnie często się w tej branży nazywa takie osoby jako, że to są statyści. Że to są tacy statyści, którzy jak właśnie zajrzy już właściwa osoba, która wyda pieniądze na wejściu, wyda pieniądze przy barze, to właśnie ci statyści, którzy wchodzą za darmo i piją za darmo, oni właśnie mają dla tych kolejnych osób zapewnić towarzystwo. Z tego samego powodu też kluby bardzo chętnie robią rezerwacje. Najchętniej na wieczory panieńskie, bo wtedy już się nie trzeba martwić o te dziewczyny, które przyjdą z wydarzenia. Ale przychodzi taki rozchichotany, Wianuszek, 10-12 dziewczyn, które mają szaloną noc, są pióropusze, są balony, piją drinki, i ludzie kolejni zaglądają do klubu, widzą ten stolik i myślą sobie: No, zobaczymy, co tu się będzie działo. Zostajemy. No, chociaż ja osobiście. Nie przepadałam za wieczorami panińskimi z perspektywy barmanki. Te laski zawsze kręciły jakieś dramy, <grych> jak przychodzi dziesięć koleżanek... To jest dziesięć problemów. Tak, to się wokół co jakiegoś faceta, to panna młoda gdzieś tam wysponiewierana, za, za Bardzo często z wieczorami panieńskimi były jakieś dremy. Bo to właśnie też jest taki problem, że dla tych dziewczyn na wieczorze panieńskim, dla ludzi ogólnie w klubie, to jest wyjątkowa noc. Jakby no, w wieczorze panieńskim to już jest w ogóle wyjątkowa noc, no bo to jest, to są kilka dni przed ślubem panny młodej, więc to już jest bardzo wyjątkowa noc, a dla pracowników takiego klubu to jest dzień jak co dzień, że po prostu kolejny panieński, kolejna rezerwacja, kolejny weekend. No ja myślę, że przez te kilka lat, jak pracowałam za barem to miałam okazję oglądać się tyle tych klubowych wieczorów panieńskich, że jakbym sama kiedyś miała mieć wieczór panieński, to ostatnie czego bym chciała, to właśnie panieński w klubie. Zawsze problematyczne też są te zabawy tych, tej panny młodej i tych jej no, koleżanek, bo tam wiadomo, one sobie robią jakieś challenge, jakieś wyzwania, zatańcz z tym, weź numer telefonu od tego, coś tam, coś tam. I raz była taka sytuacja, że do baru podszedł Koleś i mówi, że w męskiej toalecie jest bukiet kwiatów i jest na nim karteczka z napisem Znajdź pannę młodą i oddaj jej ten bukiet. No jakby tłumaczyłem mu, że no tak, bo dzisiaj jest wieczór panieński, więc to taka zabawa, taki challenge, że, że, że właśnie ktoś tam podrzucił i, i jest, jest zabawa, że o, czy ktoś odda ten bukiet, czy nie odda. I ten Koleś mówi, no, rozumiem, tylko że ten bukiet jest w pisuarze i nie da się wysikać. No, rzeczy w pisuarze w klubie to właśnie jest duży problem, bo ludzie pod wpływem alkoholu, jest impreza, u bawimy się, wrzucamy kwiaty do pisuaru. No, a później ktoś musi wyjąć ten, ten kwiat, niestety. No. Nigdy nie wiem o co chodzi z tą fascynacją ludzi właśnie z wrzucaniem rzeczy do kibla i do pisuarów. Nie wiem, czy. To jest tak, że ktoś nie myśli, czy wychodzi, jakoś wyrzuca z siebie te, jakieś frustracje, że zatyka te kible, ale kiedyś pracowałam w restauracji na poranną zmianę, gdzie na górze był klub, i akurat jak ja przychodziłam rano otworzyć restaurację, to pani sprzątająca klub akurat kończyła i się tak mijałyśmy. I raz przychodzę, otwieram tę restaurację i widzę tą panią sprzątającą, która siedzi i płacze. I pytam ją, żejku, że jej kurze, co się stało? A ona mówi, że masakra, że zachodzi do toalety, a tam w toalecie wciśnięty, wciśnięta butelka jakaś po piwie, chyba z tego co pamiętam. No, więc ona zakłada rękawiczki, wyciąga tą butelkę po piwie, tam na to jest narobione. I co jeszcze gorsze, pod spodem są wciśnięte dwie rolki papieru, i ona musiała wszystko to wyciągać, sprzątać. Biedna pani, no nie rozumiem, jak można się tak zachowywać. Jedna z takich sztuczek, właśnie klubu, to jest ogarnięta pani sprzątająca. Ona musi mieć mocną psychę, musi, y, musi, y, musi mieć takie poczucie, że da radę wszystko ogarnąć. Też jest duża rotacja wśród osób na tym stanowisku w klubach, bo właśnie takie rzeczy, które się dzieją po imprezach, to są rzeczy, które się filozofom nie śniły. A właśnie a propos tych jeszcze tłumów w klubie, bo właśnie frekwencja jest czymś, co, co definiuje klub, czy to jest klub fajny, czy nie fajny, właśnie jedną z takich rzeczy jest wstawianie zdjęć tłumów na Facebooka. Jeśli ktoś z was obserwuje na Facebooku jakieś kluby, no to możecie zauważyć, że te kluby często dodają zdjęcia z pełnego klubu, parkiet, gdzieś tam tłumy, przy barze i tak dalej. No i to właśnie chodzi o to pokazanie ludziom w internecie, że u nas są tłumy, przyjdźcie do nas, bo właśnie tam, gdzie są tłumy, tam jest impreza. Tak, no i takie zdjęcia robi się zawsze w kulminacyjnym momencie. Jak jest najwięcej ludzi, to wtedy się te zdjęcia robi. Jak impreza się dopiero zaczyna, albo już się kończy, to raczej się tych zdjęć nie robi, bo nikt nie chce wrzucać do socjali fotek, na których nie ma ludzi. Ewentualnie jak nie ma za dużo ludzi, to robisz jakieś portrety, jakieś takie wąskie kadry się wybiera, żeby nie było widać wnętrza, gdzie, gdzie jest pusto. Tak, albo przy ścianie się robi zdjęcia. Właśnie też jest tak, że jeśli na przykład jest cała noc imprezy w klubie i przez chwilę tylko przez 10 minut będzie pełen parkiet, no to jeśli zrobimy zdjęcie temu parkietu pełnemu, wrzucimy to do internetu, no to ludzie będą myśleli, że tam cała noc, jakby było, całą noc było pełno, a, a, a to, że było tylko przez 5 minut. To wie tylko fotograf, który zrobił to zdjęcie. Kolejną rzeczą są zdjęcia dziewczyn wrzucane do internetu. Ładnych, z fajnym światłem, z fajnie zrobionym zdjęciem. Sztuczka polega na tym, że dziewczyny, które widzą takie zdjęcia w internecie, one później idą do takiego klubu, bo też liczą na takie fajne zdjęcie, że, że ktoś im zrobi, że one sobie później same będą mogły wstawić też to do swoich social mediów. No i właśnie to jest tak, że dziewczyny liczą na takie zdjęcie fajne, jak te pozostałe, które widziały, a kolesie liczą na to, że znajdą te dziewczyny ze zdjęcia. I, I właśnie to jest tak, że zdjęcia tłumów, zdjęcia ładnych dziewczyn to jest taka sztuczka, która, która praktycznie każdy klub ją wykorzystuje do tego, żeby, żeby zachęcać innych do przyjścia do siebie. Kolejna rzecz bazująca właśnie na tym algorytmie dużej ilości ludzi, która zachęca kolejnych, jest kolejka przed klubem nie wiem czy macie tego świadomość ale taka kolejka często jest w taki dosyć sztuczny sposób formułowana że na przykład zbierają się ludzie i przychodzi menadżer albo osoba na drzwiach decyduje, że no przytrzymamy ich przez chwilę, no bo powiemy im że tam w szatni pełno albo chwilowo nie wpuszczamy, no i stoi te 10-15 osób przed wejściem i wszyscy ludzie, którzy przechodzą koło budynku, którzy widzą nawet z daleka wejście do tego klubu i tłum przed nim, no to automatycznie Idą do tej kolejki, no bo każdy zna taką zasadę, że jak stoi kolejka, nieważne za czym ona jest, też stanę do niej, bo, bo to znaczy, że coś tam w środku jest fajnego. Tak, albo menadżer czy fotograf w tym czasie wyskakuje, żeby zrobić fotkę i wrzucić nie na Facebooka czy na Insta, że do nas już czeka kolejka, wpadajcie. Tak, no bo nie ma lepszej reklamy dla klubu niż kolejka pod nim, bo to znaczy, że jest tak dużo ludzi, że się nie mieszczą. Oczywiście kolejka nie zawsze jest taka kontrolowana, oczywiście bywają też e, spontaniczne kolejki, bo, bo naturalne takie, bo w klubie też się dzieją różne rzeczy, zwłaszcza jesienią, i zimą, gdzie jest kolejka. Kolejka do szatni też może się tam zakorkować, więc no nie jest tak w każdym przypadku, że jak stoi kolejka, to się nie wkurzajcie, że o, specjalnie nas nie wpuszczają, bo, bo to ich strategia. Kolejka jak najbardziej może być taka organiczna, ale czasem może być też trochę podkontrolowana, żeby, żeby tak ją trochę wydłużyć, żeby była bardziej imponująca. Bo to właśnie a propos tych wszystkich sztuczek, o których mówimy, to nie, jest zło, to nie są złote zasady pasujące do każdego miejsca na świecie, tylko to są gdzieś tam sztuczki, które my na swojej drodze klubowej, gastronomicznej poznaliśmy. Więc jeśli ktoś z Was pracuje w gastronomii albo ma do czynienia z, to, z tą branżą i uważa, jakby ma inne zdanie na ten temat, to się nie spinajcie, bo po prostu my wyrażamy swoją opinię. Albo ma, mogą też się pojawić jakieś nowe sztuczki, my już od pięciu lat ponad. Nie mamy nic wspólnego z gastronomią, więc możecie nam dać znać. Teraz mogą być jakieś nowe myki, o których my nie wiemy. Tak, napiszcie komentarz, jeśli znacie jakieś myczki, o których jeszcze nie usłyszycie tutaj w tym filmie. Żeby potwierdzić e, autentyczność tej historii z tymi tłumami, że one mają tak e, ogromne znaczenie, każdy z Was z pewnością zna takie miejsca, w których jest po prostu dużo ludzi i nikt nie wie czemu. Że to po prostu miejsca słyną z tego, że, że tam są ludzie. Tam może być obskurnie, ciasno, śmierdzą, może być ogromny chaos, ale tam są ludzie, więc tam idziemy. Zobaczymy sami tutaj w Warszawie par razy nam się zdarzyło gdzieś tam wyjść, no i właśnie było tak, że idziemy tam, gdzie są ludzie. Zachodzimy, totalnie nie, jakby miejsce bez jakiegoś specjalnego wnętrza, w ogóle nic specjalnego, ale są ludzie i, i to znaczy, że, że już jest e, impreza, bo właśnie w klubach e, Najważniejsza jest frekwencja. Jak jakiś klub zaczyna słynąć z tego, że, że tam nie ma ludzi, no to już jest po ptakach. To już jedyne, co właścicielowi pozostaje, to zostać youtuberem. Kolejna sztuczka psychologiczna jest taka, że bardzo często w klubach zasłania się okna i nie ma żadnych, celowo nie ma żadnych zegarów w klubie, żeby klienci, goście tracili rachubę czasu. Wchodzi się do takiej nory, nie ma żadnych okien, i nie wiadomo, kiedy jest ciemno, nie wiadomo, kiedy jest jasno. Wchodzisz w, tam, w, na przykład, w lato o 20, na zewnątrz jeszcze jest jasno. Ty tam wchodzisz, tracisz rachubę czasu. Z kolei, latem też jest wcześniej jasno, że gdzieś tam koło 3.00 robi się jasno. No i jakby się te okna widziało, te, te słońce, no to często jest taki efekt, że o, już jasno, wracamy. A właśnie, jak się te okna pozasłania, często też temu kluby są w piwnicach, bo właśnie klubom na rękę jest to, żeby nie było widoczne światło, no i właśnie to się robi po to, żeby klienci tracili rachubę czasu. Właśnie jest taki słynny żart z tą utratą poczucia czasu, że miałem wyjść na dwa piwa i wrócić o 12, a było na odwrót, wypiłem 12 piw i wróciłem o drugiej. I, I to właśnie jest, jeśli kiedykolwiek zdarzyła wam się taka sytuacja, że wyszliście tylko na drineczka, a wróciliście o szóstej nad ranem, no to możecie być pewni, że zostaliście poddani właśnie manipulacji sztuczce. Oj nie wrzucajmy wszystkiego całej winy na, na kluby. Trzeba też mieć trochę samokontroli. kontroli. No trzeba mieć zegarek na telefonie na przykład, na który ale się patrzy. Faktem jest, że w klubach czasem traci się poczucie czasu, zapomina się w ogóle o tym telefonie, po prostu jest zabawa i tyle, ale zawsze można rozpoznać, która jest godzina. Ja najczęściej po tym rozpoznaję, jak się zmienia muzyka, no nie, i tak słyszę, no coś ten DJ jakoś już nie takie fajne te kawałki, chyba już jest późno. No właśnie, bo to jest kolejna rzecz, że wbrew pozorom DJ w klubie, on nie jest tylko od puszczania po prostu randomowej muzyki, ale on ma bardzo istotny wpływ na to, jakie emocje w danym momencie w klubie panują. DJ na początku imprezy puszcza muzykę tak zwaną do picia. Później, jak już tych ludzi się zbierze na tyle dużo, że bar będzie pełny, gdzieś tam ci ludzie się wylewają na wszystkie strony, no to wtedy DJ zarzuca kawałki znane wszystkim, lubiane jakieś takie szlagiery typowe, klubowe, i wtedy parkiet się zapełnia i DJ doskonale wie, co robi. Na początku puszcza muzykę do picia, potem puszcza muzykę do tańczenia. W kulminacyjnym momencie imprezy le lecą największe aktualne hity. Że wszystkie rączki w górę i tak dalej, no a później też na koniec imprezy, jak już jest tam trzecia, czwarta, piąta godzina, to DJ zaczyna też celowo puszczać już nie hity, tylko zaczyna puszczać muzykę, która ma zachęcić ludzi do skończenia imprezy. Jakiś drum base, jakąś szybką muzykę, że po prostu ludzie już stwierdzają, o nie, no dobra, pora kończyć imprezę, nie trafiam już w ten rytm, pora do domu. Tak, i tak naprawdę DJ to nie jest tylko jakby odtwarzanie piosenek z playlisty, ale to dobre który właśnie umie tak kontrolować tłum tą muzyką, tak jak ten taki, co to jest za postać taka z bajki, taki co na takim flacie szczurami zarządzał. Kojarzysz? <grym> tak, tak. <grym> no coś w ten deseń. No i wiele razy była taka sytuacja, że na przykład, jest końcówka imprezy i już takie tylko ludzie ostatkiem sił tańczą na tym parkiecie, ale już nic nie zamawiają na barze, więc yy, no, dla klubu już taka sytuacja no, nie jest opłacalna, tak? Bo kolejną godzinę się przeciąga, kolejną, kolejna godzina pracy klubu to kolejne koszty, a klienci już nic nie piją, tylko się tam właśnie snują z kąta w kąt. Więc wtedy no, jest taki czas, że dobran, pora ich jakby przegonić z tego parkietu, niech już sobie idą do domu i, i zaczyna się puszczać właśnie jakieś tam dzikie techno najczęściej. Albo czasem to też działa w drugą stronę, że DJ, DJ, ogólnie często grają z klubu do klubu, z miasta do miasta, jeżdżą po całej Polsce. No i na przykład czasem bywa, że taki DJ ma sobie pociąg rano i chciałby trochę się wyspać, a tutaj jest piąta rano, parkiet pełen ludzi i mimo to on zaczyna puszczać jakąś taką właśnie słabszą muzę i nagle się rozglądasz i był pełen klub, a ludzie zaczynają uciekać, nie? Więc też w takich sytuacjach właśnie menadżer czy ktoś tam z pracowników musi trochę Trochę kontrolować i czasem pójść, szepnąć e, temu DJ-owi na ucho, że ej, co ty robisz, że, że jeszcze nie kończymy tej imprezy, jeszcze dawaj tam jakieś dobre kawałki. No, ale to jest faktem, jakby założyć się, że każdy z was miał taką sytuację, że już ekipa tam mówi, że to obraz, może zbieramy się do domu, może skończyć tą imprezę. I wtedy zazwyczaj takie pada hasło. Poczekajmy, jaka będzie następna piosenka. I jak następna piosenka jest jakaś fajna, to jeszcze się idzie trochę potańczyć. Jak następna piosenka jest słaba, to sobie myślisz, no dobra, może jeszcze jedna. Ta następna jest też słaba i wtedy wszyscy stwierdzają, okej, okay, to jest znak, aby iść do domu. A to nie jest znak, tylko to jest po prostu. Decyzja pana DJ-a, żeby rozganiać ludzi. No i właśnie dla klubu dobry DJ to skarb. Często trafiają się DJ, którzy na przykład nie, nie, nie wpadli na to, że menadżer czy właściciel widzi, że oni celowo próbują rozgonić imprezę, bo on już chce kończyć. No i to właśnie jest tak, że, że dobry DJ to skarb, no i od niego zależy więcej niż, niż wszyscy myślą, tak naprawdę. Kolejny element klubu to bar. No i na barze dzieją się różne ciekawe rzeczy. Jest na przykład taka miejska legenda, że piwo jest chrzczone. Często się mówi o jakimś miejscu, że piwo jest chrzczone. No to i znaczy, ja... że rozcięczone, jak Że Jest rozcięczone, tak, że pijesz i masz wrażenie, że. Tam że to jest... piwo zmieszane z wodą, niby. Tak, tak, że jest ochrzczone, rozcieńczone, czyli oznacza, że, że jest z wodą. No i ja na swojej drodze gastronomicznej nigdy nie spotkałem się z taką sytuacją, że się dolewa wody do piwa, z takiego względu, że to jest po prostu fizycznie niemożliwe. Ten obieg piwa, jakby od beczki do, do szklanki, on jest zamknięty, tam wszystko jest pod ciśnieniem. Beczka jest pod ciśnieniem, gaz, który się podłącza do, do, te, do tej instalacji CO2, żeby te piwo miało bąbelki, też to jest pod ciśnieniem. No i fizycznie nie ma takiej możliwości, żeby tej wody dolać. Myślę, że te legendy o rozcieńczanym piwie czasem mogą powstawać tak, że ktoś na przykład dostaje piwo, które jest lekko rozgazowane, no bo ta butla z gazem też czasem po prostu się się bardziej lub mniej napełniona, czasem ktoś może nie dopatrzeć, że tego gazu już zostało mało i ktoś dostanie po prostu... Piwo z mniejszą ilością bąbelków. Druga sprawa, która ma właśnie oprócz gazu ogromny wpływ na smak piwa, jest czystość instalacji, która właśnie podaje te piwo, bo wbrew pozorom od beczki do szklanki, jest kawałek drogi. To może być nawet kilka metrów tych rur, wszystkich do prowadzenia gazu, do prowadzenia tego piwa. No i ta instalacja powinna być regularnie czyszczona. No i jeśli czasem traficie na miejsce, które jest trochę zaniedbane, no to możecie trafić na brudną instalację. Do tego jeszcze dojdzie mała ilość gazu, akurat. Butli, czego barman nie ogarnął, i laje piwo z małą ilością gazu. No i ostatecznie to piwo ma smak nie taki jak, jaki powinno, i właśnie wtedy rodzą się plotki na mieście, że w danym miejscu piwo jest chrzczone. A dlatego właśnie trzeba zawsze dbać o gaz, o instalację, też o czyste szklanki. No, piwo to jest bardzo delikatny napój. No ogólnie ludzie zawsze szukają jakichś podejrzeń z alkoholem. Tak samo jak ktoś, wiesz, pije szoty, to ludzie zawsze się domyślają, czy, o, czy to wódka zmieszana z wodą, czy to prawdziwa wódka, czy nie. A ja też nigdy się nie spotkałam z tym, żeby wódkę mieszać z wodą w jakimkolwiek miejscu. Właśnie często dopatruje się tego, że kluby oszukują na chrzczonym piwie, na jakiejś tam chrzczonej wódce, no a tym, na czym kluby tak naprawdę oszukują, i to w białych rękawiczkach na oczach wszystkich gości, tym czymś, co rozcięcza ludziom drinki, jest lód. Lód to jest nic innego jak zamarznięta woda. No i e, fajnie jest mieć drinka z dużą ilością lodu, bo on jest zimny, schodzisz z parkietu, zamawiasz tam e, jakiś alkohol z napojem, dostajesz dużo lodu, no i jak, jak się nie pomyśli o tym, no to człowiek się cieszy, że o, super, będzie zimny napój. No a prawda jest taka, że, że po prostu lód to nie odkryje Ameryki, jeśli powiem, że lód to zamarznięta woda. No i jeśli po chwili, po 10 minutach wam się ten lód w szklance rozpuści, no to on wam tego drinka rozcięcza. No i akcja polega na tym, że jeśli zamawiacie drinka w barze, na przykład jakiś tam alkohol z napojem, no to teoretycznie tego alkoholu powinno być 40 ml, a napoju 0,2 litra, 200 ml, na przykład cola albo tam sok. No i akcja jest tego typu, że to w sumie daje 240 ml. A jeśli mamy szklankę 300 ml, no to zostaje 60 ml na, na, na lód, a to jest bardzo mała ilość. I Jeśli się dowali do szklanki pół szklanki lodu, no to wtedy się nie zmieści te 200 ml soku. No i tu się pojawia okienko dla e, klubu, że można wlać e, pół szklanki lodu, dolać 40 ml alkoholu, no i tego soku można tylko zabarwić, tą zawartość szklanki, wlewając na przykład 50-100 ml soku, a prawda jest taka, że każdy klient w barze, e, to jest tak samo jak w warzywniaku. Jak kupujecie kilogram ziemniaków, to musi być kilogram ziemniaków. Tak samo w barze, jeśli kupujecie alkohol z napojem, cokolwiek kupujecie w barze, to tam też kupujecie określoną ilość. I trzeba zawsze pamiętać o tym, aby ta ilość była taka, jaka być powinna. No i na tym chyba można też złapać, czy jakieś miejsce jest wyższej, czy niższej jakości. Zazwyczaj jak dochodzicie do jakiegoś miejsca na poziomie i na przykład zamówicie jakiegoś drinka z kolą, no to barman powinien Wam zalać tego drinka, tyle koli, ile tam się zmieści, a butelkę postawić obok. No a czasem bywa tak, że barman zostawia sobie tą butelkę i zostawia ją na przykład na poczet następnego drinka, albo jeżeli przychodzi na przykład trzech chłopów naraz i zamawiają whisky z colą i barman, wiecie, z jednej butelki zalewa trzy razy whisky z colą, a liczy to tak jakby trzy razy whisky z colą, a tak naprawdę w takiej sytuacji powinien nabić trzy razy tam czterdziestkę, czyli ile wzięli tej whisky, plus jedną butelkę coli, więc jeżeli barman byłby w pełni uczciwy, to powinien na przykład zapytać, czy wystarczy Wam jedna butelka na trzy drinki i nabić wtedy niższą cenę, no nie? Ale jeżeli widzicie, że tego nie robi, to już możecie zobaczyć, że mm, coś tu jest troszeczkę kombinowane. I to też jest takie ciekawe, bo ludzie najczęściej są tacy czujni, jak widzą, widzą alkohol, że o leją wódę leją whisky. Zaraz zobaczę, oby tylko nie za mało polali. Dobrze, dobrze, dobrze polali, dobrze, jest dużo. A jak przychodzi do softów, do coli, soku, to już tam nikt nie zwracasz takiej uwagi. Na przykład z energetykiem. Energetyk już w dzisiejszych czasach to w ogóle tam z 25 zł pewnie w klubie kosztuje. No jeśli zamówicie na przykład trzy razy alkohol z energetykiem, energetykiem, A wam barman rozleje jeden energetyk tylko na trzy szklanki i policzy jako trzy energetyki, no to zapłacicie 50 zł więcej za te, za te trzy drinki, a macie jednego energetyka. No i jakby sztuczka baru polega na tym, że ludzie często kupując na przykład wódkę z kolą, jakby myślą, że oni kupują tego drinka wódkę z kolą, a to się kupuje 40 ml wódki plus 200 ml koli, no i, i trzeba to dostać. A jeśli się tego nie dostaje, no to jest się oszukiwany. A bar wtedy zyskuje. Tak, więc jeżeli idziecie na przykład w dwie, w trzy osoby zamawiać drinka, to polecam zamawiać tak, że poprosimy dwa razy czterdziestkę jakiegoś tam alkoholu na, na lodzie, plus butelkę coli. I sobie wtedy sami możecie rozlać i nie pozostawiacie barmanowi tej wolności, żeby on sobie zadecydował, czy tym razem wam policzy podwójnie tą kolę, czy może będzie uczciwy i, tak. i nie policzy. Pamiętajcie, że po prostu w barze jest jak w warzywniaku, że jeśli kupujecie kilogram zimny, i kilogram jabłek to wszystkiego musi być tak tyle, ile waga podaje, a nie tak, że sobie ekspedientka na oko rzuca wam dwa banany i mówi, mówi cieszcie się, tylko to jest tak, że się kupuje konkretną ilość i zawsze trzeba o tym pamiętać, będąc w klubie. Kolejna sztuczka psychologiczna stosowana w klubie w barze, są to tak zwane flary do zamawianej butelki alkoholu. Kupujemy jakąś butelkę alkoholu i Kelnerka niesie nam to przez całą salę z palącą się flarą ona się świeci, iskry buchają, wszystkie głowy się obracają, co tam się dzieje, a to siedzi panicz sobie na loży i zamówił butelkę alkoholu i kelnerka niesie to z zapaloną flarą. No i ta sztuczka polega na tym, że po prostu ten ktoś, kto tą butelkę zamówił, on jest w niebo wzięty, że wszyscy zobaczyli, że on ma pieniądze, że, że, że jego stać na to, no a flara kosztuje 3 zł do takiej butelki, a efekt jest bez Senny. Tak, tak. No, bo w, w klubie są różni rodzaje klientów, tak? Jedne osoby przychodzą po prostu się bawić, dobrze spędzić czas, ale są też tacy ludzie, którzy przychodzą do klubu, jakby. Podbudować jakoś swoje poczucie wartości, i oni lubią w tym klubie się pokazać, właśnie nie, że tutaj postawić komuś drinka, tu właśnie, żeby ta flara do nich wjechała świecąca, i oni się cieszą, że wszyscy się na nich patrzą. Czy podejdą do baru i doniosłym głosem powiedzą: Poproszę najdroższą whisky. Z kolą, gdzie już to nie ma żadnego znaczenia jaka to jest whisky, jeśli się rozcieńczy kolą, ale dla niego to ma znaczenie. bo Ma to znaczenie to, że jest droga. On to wypowiedział, jego koleżanka czy kolega, z którym podszedł do baru usłyszał co on zamawiał i jakby no, są ludzie, którzy właśnie takich rzeczy oczekują. A poza tym też jak ktoś zobaczy takie coś, że, że ktoś dostał taką flarę na sali, to zawsze znajdzie się następna osoba, która pomyśli, o, też taką chcę. Tak, właśnie ja też pracując jako barman wielokrotnie zdarzyłem się z taką sytuacją, że ktoś pierwszy zamawiał tą butelkę alkoholu, dostawał tą flarę, no i po, po kolejnych minutach przychodzili kolejni ludzie do baru pytając o to, co muszą zamówić, żeby dostać to z taką flarą. Bo to jest tak, że jest. O, jest, jestem kimś, kelnerka mi donosi butelkę z flarą. Ło. Wow. A propos, właśnie, Baru, wiesz, kto jest najlepszym przyjacielem pracownika gastronomii? Każdy klient, który zostawia duże napiwki. To właśnie tak działa, że elementem pracy w gastronomii jest utrzymywanie kontaktu z tymi klientami, z tymi gośćmi, witanie się z nimi, bycie ich znajomym, wiesz. To, to jest element tej pracy. No, a myślę. najgorsi są tacy, którzy przychodzą pogadać, a nic nie zamawiają. <laughs> bo ty jesteś w pracy, więc musisz być miły, miła dla wszystkich gości. Ale z drugiej strony, wiecie, przychodzi taki koleś, męczy cię cały wieczór, coś spróbuje zagadać, podrywać, nic nie zamawia, robi ci tylko tłok, kolejkę przy twoim stanowisku. Więc jakby ogólnie wydaje mi się, że podrywanie barmana czy barmanki to jest dość głupi pomysł, bo. Zazwyczaj oni są trzeźwi, wy nie, oni są w pracy, chcą po prostu jakby no, wykonywać swoje obowiązki. Czasem jasne wiadomo, miło z kimś pogadać, ale czasem też to bywało trochę irytujące. Jak ktoś wisiał nad tym barem, czekał, że ty go będziesz tam zabawiać, gadać, a tutaj masz klientów do obsłużenia i, i, i nie ma czasu na, na gadkę z jakimś gościem, który po prostu sobie szuka przyjaciół czy, czy szuka dziewczyny. Tak, i najczęstsze, najczęstsze pytanie od takich klientów czy klientek to, o której kończysz? A, a, a to zawsze jest. Jak pójdziesz do domu, to kończę. Tak, tak, że to ja kończę wtedy, kiedy ty już będziesz słodko spać w domu, nie? Bo to, bo to właśnie też tak jest, że jak impreza się kończy, to wszyscy idą spać, a obsługa jeszcze tam, nie wiem, z godziny, z 40 minut e, ogarnia ten cały bajzel. kolejny element klubu to jest ochrona. Ochrona zawsze wzbudza wiele kontrowersji, wiele emocji. Ja na przykład z takich, ciekawych, z ciekawych spostrzeżeń mam, mam takie, że ochroniarze bardzo często dobierają się w takie pary, że jeden jest duży, groźny, taki wyglądający na groźnego i on większość problemów rozwiązuje wyglądem, że po prostu jest jakiś konflikt, on zachodzi, co tu się dzieje? Że po prostu budzi respekt na wejściu, że jak ktoś wchodzi i widzi uuu, tu na bramce stoi taki wielki Goryzm. koleś, tak. okej, okay, no to będziemy grzeczni, nie chcielibyśmy z nim zadzierać. Tak, tak, bo to jest intuicyjne, że jakby człowiek boi się takich dużych, strasznych ludzi, że to automatycznie człowiek sobie wyobraża, że jak on mnie złapie, ściśnie, to mi oczy na wierzch wyjdą, jak jest taki wielki. No a prawda jest taka, że ta Tacy wielcy kolesie bardzo często są zbyt duzi, żeby jakoś tam posiadać umiejętności wielkie sztuki walki, bo po prostu są wolni i tak dalej. I dlatego tacy duzi, groźni kolesie bardzo często mają kolegę, który jest. Wygląda mniej groźnie, ale na przykład trenuje jakieś sztuki walki, jest jakimś byłym zawodnikiem, i tak dalej, że on po prostu potrafi się bić. No i akcja jest tego typu, że ten, który się potrafi bić, on się bije z tymi, których, którzy się nie przestraszyli tego dużego groźnego. No i to jest taka zabawna sytuacja, bo, bo to właśnie jest tak, że do klubu przychodzą różni ludzie, i większość boi się tych groźnych, dużych, ale jak już się trafi na przykład na jakiegoś naćpanego typa, albo na kogoś, kto na przykład potrafi się bić i wie, że ten duży nie jest taki groźny, jakiego wygląda. Albo kolesie są większą ekipą i czują się odważni, bo w grupie raźni. Tak, nie? tak, to wtedy się pojawia właśnie ten mniejszy, mniej groźny, ale tak naprawdę groźniejszy w działaniu ten, który potrafi się bić. No i to jest uważam dosyć zabawne. Oczywiście nie. Zawsze tak jest, jeśli sami jesteście ochroniarzami albo znacie kogoś, kto, kto jest ochroniarzem i tak nie jest, no to też nie urwijcie mi głowy, bo, bo to jest jakieś tam moje spostrzeżenie, które, które mam i czasem jest, pewnie się sprawdza, a może czasem się nie sprawdza. Kolejną sztuczką psychologiczną, właśnie którą się stosuje na bramkach jak w ochronie na, w klubach nocnych, jest taki trik, który polega na tym, że w mniejszych miastach zatrudnia się na drzwiach jakichś byłych policjantów, byłych komandosów, znanych w całym mieście zawodników sztuk walki, jakichś znanych kibiców, takie legendy miastowe, gdzie wszyscy, którzy mogą potencjalnie sprawiać problemy, ich znają, bo taka legenda Rozwiązuje większość potencjalnych problemów, że, że jakby w momencie, w którym wszyscy wiedzą, że w tym miejscu stoi jakiś komandos, który był w legi cudzoziemskiej i nie wiadomo, co tam robił przez 10 lat, no to lepiej go nie zaczepiać, lepiej tam nie idźmy, bo nie wiadomo, jak się to skończy. No i właśnie sztuczka polega na tym, że lepiej zapobiegać niż leczyć, i to zapobiega zapobieganie, właśnie na ochronie, bardzo często polega na zatrudnianiu takich legend y, miastowych, y, które właśnie rozwiązują większość problemów, zanim w ogóle one się zaczną albo jakiś byłych policjantów też, wtedy jak ktoś jest jakimś rzezimieszkiem, to gdzieś tam ma już nie jakiś jakieś przecieki, że o, tam stoi jakiś koleś związany z policją, to tam nic nie możemy szemranego robić, lepiej chodźmy gdzieś indziej i klub ma spokój, że żadne jakieś typy z podciemnej gwiazdy nie będą do nich zaglądać. Tak, właśnie często się też słyszy o jakichś legendach sportu walki, że jest jakiś tam znany zawodnik, już tam mniejsza nazwiska, no ale właśnie często można usłyszeć, że on tam pracował czy pracuje na bramkach, a to jest właśnie związane z tym, że, że jak ktoś jest na tyle znany, że jest w Polsce znany z tego, że jest zawodnikiem, no to też jest Znany w tym mieście, wszyscy o tym wiedzą, że on tam stoi, no i nikt nie będzie szedł konfrontować się z jakimś gościem, który ma 20 zawodowych walk, na przykład. No i to też wtedy ma podwójny, podwójne bonusy. Ja pracowałam w klubie, w którym na bramce stał bardzo znany bokser. I to po pierwsze, że tych kolesie, którzy wchodzili, jakby kojarzyli, że o, to ten znany bokser i się go bali, a z drugiej strony przychodzili też jacyś tam jego fani, bo po prostu wiedzieli, że tam pracuje, że będzie można go spotkać, zrobić sobie fotkę, nie? Tak, tak. Właśnie to też jest o tyle ciekawe, że jak już jest ktoś taki znany, to często trafiają się kolesie pod wpływem alkoholu, którzy się chcą z nim zmierzyć. No i to, to zawsze się kończy tak samo, bo właśnie to jest tak, że dla ludzi, którzy przychodzą do klubu, dla nich to jest przygoda, dla nich to jest wyzwanie, jakby to jest coś niecodziennego, że o, tu jest ochroniarz, sprawdźmy się z nim, dawaj na solo. A dla, tak, dla takich ludzi, którzy pracują na ochronie, to jest dzień jak codzień. Jakby dla nich bicie się z kimś czy bicie kogoś... No no To jest taki chleb powszechny, jakby oni nie mają na swoim koncie pięciu bujek w życiu, tylko oni mają 500 bujek w swoim życiu na koncie. No i właśnie to jest tak, że jak znajduje się ktoś, kto chce, kto wyzywa, rzuca rękawicę ochroniarzowi, no to zawsze się kończy tak samo, nie? Płaczem. Właśnie skoro już o tym mowa, to właśnie jest też taka ciekawostka, że jak jest jakaś awantura w środku klubu, to ochroniarze zawsze dążą do tego, że wyjdźmy na zewnątrz, wyjdźmy na zewnątrz, choć na zewnątrz pogadamy, nie będziemy tu robić e, jakiejś przypału, chodźmy na zewnątrz, chodźmy na zewnątrz. I sztuczka psychologiczna polega na tym, że ochroniarze zawsze chcą e, rozwiązywać problemy na zewnątrz, a nie w środku, dlatego że na zewnątrz można użyć gazu uzawiącego a gaz łzawiący jest najlepszym przyjacielem każdego ochroniarza w nocnym klubie. Gaz łzawiący nie powoduje długotrwałych obrażeń, tylko takich na godzinę. W 100% obezwładnia e, osobę, nie da się w ogóle nic zrobić, ponieważ nic nie widzisz i trudno, wiesz, się z kimś bić, kiedy nic nie widzisz. E, jest nauczka, bo ktoś, kto dostanie raz gazem, już wie, że więcej nie chce dostać i po prostu następnego dnia, czy nawet tydzień po będzie pamiętał o tym, że dostał tym gazem. Gaz jest większym przyjacielem każdego ochroniarza. Mm. Ogólnie nie zadzierajcie nigdy z ochroniarzami, po prostu zachowujcie się dobrze w klubach, bo różne rzeczy mogą się stać. Ogólnie poza tym, że można dostać gazem, można też innych doznać uszczerbków ja słyszałam na przykład legendę u nas w mieście o takim ochroniarzu, który jak rozprawił się z jakimś tam agresywnym typem, to później, aby podkreślić swoją dominację, lubił na takim kolesiu usiąść, wyciągnąć ze spodni penis i wysmagać go penisem po później. Więc mało, że możecie dostać lanie, dostać gazem, to możecie zostać też poniżeni na oczach był... kolegów. Bo to był ten element nauczki. Tak. No oczywiście nie popieramy tego typu zachowań. Ja się osobiście nigdy z tym, z takim zachowaniem nie spotkałam, nigdy czegoś takiego nie widziałam, ale legenda o tym ochroniarzu była bardzo żywa na mieście i jestem pewna, że e, ta, to, to był może właśnie taki człowiek, legenda, który budził respekt. Może on nawet nie robił tego za często, może zrobił to raz i to odbiło się, wiesz, taką sławą, że ludzie wiedzieli, dobra, tam nie mogę fikać, bo tam mnie penisem po twarz będą smagać, jak coś odwale. Wiesz co, ja też pamiętam tą legendę i e, dodam, że ta legenda. Legenda krążyła kiedy jeszcze nie było wszechobecnych kamer. Bo właśnie w dzisiejszych czasach wszędzie są kamery pod klubem, w klubie, na ulicy, na skrzyżowaniu, wszędzie są kamery. No i kiedyś jak tych kamer nie było, no to było inaczej, bo, bo po prostu te wydarzenia jak miały miejsce o trzeciej w nocy, tak się rozpływały w powietrze, bo nikt tego widziało to garstka osób, wszyscy byli pod wpływem alkoholu i nie było tematu. Jak... Pozostawała tylko legenda. Pozostawała legenda, a w dzisiejszych czasach pozostaje nagranie z monitoringu miejskiego, z monitoringu w klubie, z monitoringu budynku na przykład danego, więc no takie, takie historie się w dużej mierze skończyły, bo po prostu czasy się zmieniły. Właśnie wiesz a propos ochrony, to też jest taka akcja, że ochroniarze nie lubią wieczorów kawalerskich, ponieważ jak jest na przykład czterech, nawet sześciu ochroniarzy w klubie, a przyjdzie 15 osób na wieczór kawalerski i, i tych 15 zacznie się bić z drugim kawalerskim, z drugimi 15 no to się nagle bije 30 osób. A... Czy nawet nie między sobą, ale mogły się chcieć wziąć dla ochrony na no nie, ich przyjdzie 10, ochroniarzy jest czterech, to morku sobie pomyśleć, że o, my nie damy rady. No, wiesz co, powiem Ci, że czterech ochroniarzy, plus, czterech doświadczonych ochroniarzy, plus 10 z Kawelskiego, widziałem takie akcje, że dawali radę, ale 30 na 6, to już jest trochę inaczej, wiesz, jak wszyscy wskoczą, tak przysypią swoimi ciałami jednego ochroniarza, no to już tam nie ma, nie ma o czym mówić. W każdym razie Akcja jest tego typu, że ochroniarze jak jest pierwsza w nocy i przychodzi jakiś zachwiany, kawalerski 15 osób, no to często ochroniarze mówią, że sorry, już nie wpuszczamy, sorry, klub pełny, idźcie gdzieś indziej, bo ochroniarze nie lubią takich sytuacji, bo po prostu... To jakby lepiej zapobiegać niż leczyć. To jest złota też zasada ochroniarzy. No, i takich kolesi się nie wpuszcza po prostu. Więc też taki tip dla wieczorów kawalerskich, że. Bo czasem kole się mają taki pomysł na wieczór kawalerski, że gdzieś tam wychodzą, najpierw piją, a potem się tak bez konkretnego planu snują po mieście. I się są zdziwieni, że tu nas nie chcą wpuścić, tu nas nie chcą wpuścić. O co chodzi? Czy my jesteśmy za słabo ubrani, czy co? A chodzi po prostu o to, że jak idzie dziesięciu nawalonych chłopów, no to jakby no nie są oni już wymarzoną grupą klientów i jeżeli robicie kawalerskie, to lepiej po prostu zrobić wcześniej rezerwację w konkretnym miejscu i sobie tam po prostu siedzieć, bo, bo czasem może być tak, że Was nie wpuszczą, po prostu nie budzicie zaufania. A propos klebingu, napisałem o tym wiersz, który możecie znaleźć w moim e-booku Pana Toezja to, co mam w głowie rzeźbione w słowie. Jest to tomik wierszy mojego autorstwa, możecie go kupić na stronie panatoezja.pl w promocyjnej cenie 19,99 to akurat coraz dłuższe wieczory jesienne, zimowe, więc dobra atmosfera do czytania, więc polecamy skorzystać z promki. Akurat dzisiaj, kiedy nagrywamy ten film, jest Halloween. Zanim go wrzucimy, będzie już po Halloween, ale to nic. Ale chciałam wprowadzić taki element lekkiego klimatu, takiego właśnie tajemniczego. Czy słyszałeś kiedyś o czymś takim, jak efekt mandeli? Mandeli czy mandali? Mandeli. Mandala to to, co misi usypują z piasku. Mandela to za innego. Nie, wiesz co, nie wiem, czy istnieje efekt mandali, ale jeśli słyszałem o efekcie mandeli, to myślałem, że to jest efekt mandali. Ale kojarzysz, co to jest? Nie. Efekt Mandeli to jest zjawisko, które polega na tym, że duża grupa ludzi pamięta jakieś zjawisko w inny sposób, niż ono rzeczywiście miało miejsce. I Zwolennicy teorii spiskowych twierdzą, że to może być dowód na istnienie jakiejś alternatywnej rzeczywistości, czy dowód na to, że żyjemy w Matrixie, albo dowód na to, że istnieją podróże w kosmos. Naukowcy raczej skłaniały się ku tej teorii, że to jest po prostu dowód na to, jak nieidealna jest ludzka pamięć, ale naprawdę są takie przykłady tego... I przetestuję to też zaraz na tobie, które skłaniają do naprawdę no, takich mocnych refleksji, że o co w ogóle chodzi? Bo można by przysiąść, że niektóre rzeczy pamiętamy w określony sposób, i kiedy dowiadujesz się, że jednak to nie jest tak, jak to pamiętasz, to ma się niezłego mindfucka. Ogólnie sama nazwa efekt Mandeli pochodzi od imienia i nazwiska polityka z Afryki Południowej Nelsona Mandeli. I sytuacja polega na tym, że wiele ludzi mogłoby przysiąc, że pamięta, że został on aresztowany i zamordowany w areszcie. I była kiedyś sytuacja, że jakaś blogerka napisała wpis na blogu na jego temat, i to obudziło ogromne poruszenie, ponieważ ludzie pisali jej komentarze. Czekaj, to on żyje? To on żyje? Przecież on umarł. I są nawet dowody, są jakieś wzmianki w, w różnych książkach, artykułach, gdzie autorzy pisali o tym, że on umarł i autentycznie ludzie przysięgają, że pamiętają programy telewizyjne nawet z e, zamieszek w Afryce, które wynikły po jego śmierci, że pamiętają, że oglądali jakieś relacje z jego pogrzebu. Są ludzie, którzy po prostu twierdzą, że mogą dać się pokroić za to, że on. Umarł. No ale poczekaj, kiedy on niby umarł? Bo ja, z tego co wiem, to on umarł w 2013 roku. Dokładnie tak. A ludzie twierdzą, że pamiętali, że tam umarł w 90., a Bo on był w więzieniu kiedyś. Tak, tak. Ale okazuje się, że on odsiedział ten wyrok, wyszedł na wolność i jakby żył. Później jeszcze został prezydentem. Ale właśnie stąd pochodzi ta nazwa, bo po prostu jest cała masa ludzi, którzy przysięgają, że pamiętają, że sorry, ten gość umarł. Nie mówicie mi, że jest inaczej. Czy ktoś się cofnął w przeszłość i go uratował, i to zostało jakoś w mojej podświadomości. I wiele osób było bardzo zdezorientowanych, kiedy się dowiedziało, że, że on jednak żyje. I przetestuję dziś na tobie różne takie inne, popularne efekty mandeli. I zobaczymy, czy może jest coś, co Ty też pamiętasz inaczej, niż jest to. W Rzeczywistości. Wiesz, co jakby moje pierwsze skojarzenie jest takie, że właśnie pamięć jest taka wybiórcza, zagadkowa, często się coś tam przystawia i jakby trudno jest mi w jakikolwiek sposób podciągnąć to pod jakieś zjawiska nadprzyrodzone. Że jakby z mojego punktu widzenia na tą chwilę uważam, że to jest kwestia po prostu zawodności pamięci. No i jakby psychika ludzka u większości ludzi działa w podobny sposób. No i jeśli i to, że to występuje wielokrotnie, u wielu ludzi, to jest po prostu dowód na to, że wiesz co, gdyby, gdyby każdy miał wyjątkową psychikę, to nie istniałaby psychologia, tylko właśnie jakby nasze umysły mają pewien wspólny mianownik, wspólne algorytmy nim rządzą, no i to wyjaśnia, dlaczego wiele osób ma dany błąd okay, w myśleniu. A poczekaj, podam Ci kilka przykładów. Okay. Pierwszy bardzo popularny efekt Mandeli tyczy się popularnej piosenki Macarena. Czy znasz taką piosenkę? Hmm, makarena. Ja ci pokażę, jak ja pamiętam, że się tańczy makarena, a ty spróbuj się przyłączyć, czy coś ci świta. Na 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 Prawa autorskie pójdą. Na pewno, ale kojarzysz ten układ, że? Raz dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. I się zmienia stronę. Wiesz co, taniec nie jest moją mocną stroną.

Rozumiesz? Ja mogłabym przysiąść, że pamiętam, jak za dzieciaka tańczyłam po kolei wszystko. Tak, tak, odwracanie, odwracanie, zaginanie, zaginanie, a w tyle dysku jest, jest tylko tyle ruchów. Tak, 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 tak. Jak ty nie pamiętasz, jak się to tańczyło, to... Ciebie ten przykład akurat nie dotyczy, ale ja miałam totalnego mindfucka, że jakim cudem, że po prostu brakuje tyle ruchów w tym tańcu, i są miliony ludzi, którzy są oburzeni, że ten tele, co z tym teledyskiem jest nie tak, że oni pamiętają, że ten układ taneczny był inny, i czemu ktoś ich oszukał. A to nie jest tak, że po prostu to zaczęło żyć swoim życiem, niezależnie od. E, Na cały świat niezależnie od oryginalnej piosenki, że gdzieś tam poszedł taki klip z tym całym układem, i ludzie zaczęli powtarzać ten, ten, ten już nowy układ, a nie ten stary. To gdzie w takim razie jest ten klip, który zapoczątkował ten taniec, który tańczył miliony ludzi? Właśnie to jest zagadka, której e, ludzie nie rozumieją. No dobra, a mam pytanie, czy jeśli ja myślałem, że to jest efekt mandali, a nie mandeli, czy to jest efekt mandeli? Nie, to jest po prostu przejęzyczenie. To może jakaś inna rzecz, która do ciebie przemówi. Hmm. Prosiłbym bardziej tak w moim klimacie coś. Ok, czy kojarzysz grę w Monopoli? Tak. No i, i kojarzysz, że tam jest taki Monopoli Guy. Jak on wygląda? Kojarzysz? E, ostatnio oglądaliśmy Ace Ventura i tam mhm. była ta scena, pamiętasz, że Monopoly Guy. I... You must be the monopoly guy. Miał okular, miał, to był taki mały, drobny. I mhm. pamiętam tego pana z tego Ace Venture. Okej, okay, a kojarzysz ogólnie, że to jest takie pudełko po Monopolii i tam jest ten Monopoly. W cylindrze taki, no? Mhm. W cylindrze? W czym? Co jeszcze? Jakie ma znaki rozpoznawcze? Łysy był. A skąd wiesz, że był łysy, jak był w cylindrze? No, bo ten we że był łysy. Miał wąsa, miał na jedno oko okular. Znaczy, wiesz to? bo właśnie zaznaczam, że ja, mój obraz jest z zwentury, że utkwiło mi w pamięci, że on tam się śmiał, że Monopoly Guy i stąd jest mój obraz jego. I właśnie o to chodzi, że większość osób tak właśnie pamięta Monopoly Guy. Jeżeli jest też jakaś do niego aluzja w jakiś innych tworach naszej popkultury, w jakichś właśnie filmach, czy jak ludzie przebierają się na Halloween, to jest przebranie na Halloween za Monopoly Guy. I ma wszystko, nie? Cylinder, muszka tutaj, worek z hajsem, okular. I to, co jest szokujące, i wiele ludzi nie może w to uwierzyć, to fakt, że Monopoly Guy. Nigdy nie miał tego okularka. Przecież to jest jego znak rozpoznawczy. No a czy to nie jest tak, że ten okularek jest elementem tego cylindru? Że jakby ten okularek, cylinder, że to pasuje do siebie? Plus wąs jeszcze? Że to sprawia takie wrażenie takiego bankiera z lat, z XVIII wieku? No nie wiem, ja gram w Monopoly od dziecka. I ja zawsze pamiętałam, że Monopoly Guy miał... Jak to się nazywa? Mono. Mo Monocykl. A to nie jest ten do jeżdżenia? Mon. Mono coś tam. monokular Monookular, no. No i to jest kolejny efekt Mandeli, który sprawia, że ludzie się zastanawiają, czy to jest jakaś luka w mojej pamięci, czy może jednak błąd w matrycie. A wiesz, to moim zdaniem to jest kwestia psychologii, że po prostu u gościa w cylindrze z wąsikiem, z woreczkiem pieniędzy, że to się kojarzy taki bankier z Westernu z lat z XVIII wieku, że po prostu do cylindra, do wąsa, do worka z dolarem pasuje jeszcze ten monokular. Mon -mon Możesz tak uważać, oczywiście. Czy kojarzysz na przykład taki serial? Seks w Wielkim Mieście. I która nazwa tego serialu jest moim zdaniem prawidłowa? No, jak po polsku to jest seks w wielkim mieście, no to obstawiałbym seks in the city. Dokładnie tak. I tak też ten serial pamiętają miliony ludzi. A okazuje się, że ten serial od zawsze nazywa się Sex and the City, co kompletnie nie ma sensu, nawet jeżeli właśnie spojrzycie na tłumaczenia na inne języki, że dlaczego w takim razie tłumaczenie na polski to jest seks w wielkim mieście, a nie Seks i wielkie miasto. I są ludzie, którzy przysięgają, że ja od zawsze jakby pamiętałam ten serial w tłumaczeniu polskim, bo jak ten serial był na topie, to leciało w TV z lektorem i zawsze był jako seks w wielkim mieście, ale są ludzie, którzy właśnie mówią, że mogliby dać się pokroić, że pamiętają, że to zawsze było seks in the city, a nie seks in the city. A wiesz co, powiem Ci ciekawostkę, że jak byłem barmanem, to w pewnym momencie stał się popularny drink Cosmopolitan. I właśnie parę osób przychodziło, dziewczyny przychodziły do baru, zamawiały Cosmopolitan i ja pamiętam, Pamiętam, że któregoś razu wróciłem do domu, zgooglowałem ten drink i pamiętam jak dziś, że się dowiedziałem, że ten drink jest popularny w tym serialu i pamiętam, że wtedy się zorientowałem, że to jest Sex and the City. Ok. Że się wtedy zastanawiałem, że and the city? Czemu and? Jakby, że nie, a nie w wielkim mieście, a tylko i wielkie miasto? I właśnie w tym momencie moja historia zatacza koło, bo wraca do czasów bycia barmanem. <laughs> ok, czyli ten efekt Mandeli się również nie dotyka. Znaczy wiesz co? Ja ewidentnie mam poczucie, na przykład ja bym dał sobie rękę uciąć, gdybym nie, nie, wcześniej nie googlował tego kosmopolitana i tak dalej, no to bym sobie dał rękę uciąć, że to jest In the City, no bo po polsku jest w wielkim mieście. Mm. I, I jakby wydaje mi się, że to dlatego tutaj występuje ten efekt Mandeli, ponieważ w pewnym momencie nastąpił jakiś ten przekład w wielkim mieście i to idzie jak kula śnieżna, że się toczy ten, ten efekt Mandeli, jakby się tworzy sam. Tylko, że to też nie jest tylko w Polsce popularne. A w innych teoria? językach nie jest też tłumaczony na wy? Ale mówimy też o, Ameryka o Amerykanach, którzy znają ten serial w oryginale i oni też. Się w, zarzekają, że pamiętają, że to było seks in the city. Dobrze, to może w takim razie coś, co może być ci bardziej bliskie. Czy pamiętasz e, takie, protest, taką słynną scenę dotyczącą proces, protestów antyrządowych w Chinach w 1989 roku, kiedy do, do miasta wjechały czołgi i tam pojawił się cywil, który stał się takim bohaterem narodowym? na naprzeciwko czołgu. No. I co się wydarzyło? Nie wiem. Ja widziałem tylko zdjęcia, że stał na przeciwko czołgu. No i są ludzie, którzy dokładnie pamiętają, co się wydarzyło, że czołg przejechał go, a ten mężczyzna stał się symbolem, ponieważ stał się taką ofiarą tych protestów, stał się, stał się ikoną, która inspirowała ludzi. I są osoby, które dokładnie to pamiętają, twierdzą, że dokładnie widziały nagrania z tego, wspominają to, a okazuje się, że nic takiego nigdy nie miało miejsca, że co prawda był mężczyzna, który stanął przed czołgiem, ale chwilę porozmawiał z czołgistą, po czym został z tamtego miejsca po prostu zabrany. Ale nie było żadnej sytuacji, że czołg go przejechał, więc skąd w takim razie wzięli się ludzie, którzy twierdzą, że widzieli dokładnie nagrania jak to się dzieje? No to ja wiem skąd. Stąd, że skoro gość stał przed czołgiem, skoro gość stał się takim symbolem męczennikiem, no to pewnie go rozjechał i ludzie sobie wymyślili. Tak, i że ludzie sobie jakby dołożyli, e, tą historię złożyli w całość, stał się symbolem, popularne zdjęcie, stał przed czołgiem. Czemu się stał popularny? No jakby tylko stał, to by nie był popularny, więc pewnie go przejechał. O, przejechał go, przejechał go. I następuje taki głuchy telefon w głowie. Okej, okay, okej, okay. rozumiem, że, że masz wyjaśnienie na wszystko. Oczywiście każdy ma prawo podchodzić do tego typu teorii jak, jak chce. To może... Wiesz co, bo ja mam takie poczucie, że właśnie większość takich zjawisk paranormalnych jest kwestią psychologii, a nie, a nie tego, że te paranormalne zjawiska istnieją. Okej, okay. to może przejdźmy do takiego, takiego przykładu z powrotem, jakby z polskiego podwórka, bardzo polskiego. Każdy Polak na pewno zna hymn polski, a na pewno każdy zna przynajmniej pierwszą zwrotkę. Czy znasz hymn polski? Myślę, że tak. To spróbujmy zaśpiewać dwa pierwsze wersy wspólnie. Okej? Okay? ja zacznę, a ty kontynuuj. A musimy śpiewać? Mogę wyrecytować? Możesz wyrecytować. Jeszcze Polska nie zginęła. Póki my żyjemy. Jesteś pewien? Teraz już nie. <grym> I to też jest przykład efektu Mandeli i złapałam cię w końcu. W końcu ciem. <grym> Duża część Polaków śpiewa hymn właśnie w ten sposób, mimo że taka wersja tego tekstu nigdy nie istniała, ponieważ. Od zawsze hymn, hymn polski brzmiał: Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. A wiele osób śpiewa: Póki my żyjemy. I to jest niby różnica jednego słowa, ale z drugiej strony wiesz, to jest hymn. Każdy zna tę piosenkę od dziecka, więc skąd tyle ludzi zna jakieś błędne nagle słowo i to już w drugim wersie? Póki mam, ma, mam poczucie większego sensu. Że jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy, czyli dopóki my żyjemy, to walczymy o Polskę, i tak długo ona jest. A w momencie, w którym mamy, jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy, no to, no nie, póki mi brzmi bardziej tak e, gładko mi to wchodzi. No wiesz, tu różne piosenki, które nie mają za dużego sensu, a mimo to podświadomie nie zmieniamy sobie ich tekstu. A to wydaje mi się, jest najsłynniejszy tekst ze wszystkich Polskich możliwych piosenek, nie to jest no hymn. dobrze, I, I czy to jest dowód na jakąś alternatywną rzeczywistość, która czasem przeplata się z naszą? Nie wiem. Nie <grym> wiem. <grym> Teraz mam dla ciebie kilka zagadek w formie zdjęć. Motoryzacja. Może temat, który też ci będzie bliższy niż, niż jakiś tam seks w wielkim mieście. Czy kojarzysz takie logo, które z nich, Twoim zdaniem, e, jest prawidłowe? Logo Volkswagena. Te po prawej. Czyli te. Tak. Volkswagen nigdy nie miał loga, które w ten sposób wyglądało. Uuu. Od zawsze po środku jest kreska, która oddziela to od siebie, i, i są ludzie, którzy nie rozumieją tego. Są nawet ludzie, którzy sami mają Volkswagena i, i, i są zaskoczeni, że co? Serio? to tak wygląda? Oczywiście, znaczy, wiesz, co gdybyś mi powiedziała, że na przykład że nagle się okazuje, że Jezus był kobietą tak naprawdę i ja całe życie żyłem w błędzie, że On był mężczyzną, no to miałbym poczucie jakiegoś wielkiego zjawiska. No wiesz, błędy w Matrixie nie mogą być za duże, bo to by znaczyło, że już ktoś tam zrobił naprawdę duży fuck up. To są takie małe przeoczenia. Pozostając w temacie motoryzacji, to jest kolejny efekt Mandeli, który porusza wiele osób. Logo Forda. Które z nich jest prawidłowe? Nie mam pojęcia. Nigdy nie miałem Forda. Nie mam pojęcia. Te no. na dole. Powiedzmy, że te na dole. Słucham, powiedz mi, że było te na górze. Było te na górze. O, uuu, kosmici zlecieli na tę ziemię i zrobili nam błąd w Matrixie. Ale wiesz, na logikę logo zawsze stara się robić tak, żeby było jak najprostsze. I na co tu ten zawijaniec? Co on ma sugerować? że to jest jakiś oumlaut, czy co? Furt. Co to ma być? Oczywiście, znaczy, wydaje mi się, że tutaj następuje efekt Mandeli, bo nikt nie wpadł na to, że projektant Loga Forda był jakimś durniem, który dał ten zawiaszek. Ale jeżeli są ludzie, którzy mają na przykład auto marki Ford i są tym zaskoczeni, bo no to jeżeli ktoś ma takie auto, trzyma ręce na kierownicę i pomiędzy rękoma ma codziennie to logo, a potem jest zaskoczony, że, że to nie to logo, no to nie sądzisz, że coś tu jest nie tak? Oczywiście, znaczy, co myślę, że ktoś taki by powiedział, o nigdy nie zwracałem na to uwagi. Jak uważasz? Jak uważasz? Teraz inna kategoria. Myszka Miki. Myszka Miki też ma takie swoje przymioty kluczowe, które każdy kojarzy, jak ktoś się przebiera na Halloween na myszkę Miki. No to oczywiście musi mieć uszy, musi mieć żółte buty i tutaj pytanie, i co jeszcze ma myszka Miki? Jaki strój? Czy wiesz co, bo tutaj ona ma te spodenki, ma te guziki. Mhm. I te guziki sugerują, że tu są szelki. Mm -hmm. No i które jest twoje zdaniem Bo co, bo pamiętam, że kiedyś zwróciłem uwagę na to, że po te guziki w spodenkach. Czyli ty um, uważasz, że nie ma... Znaczy nie, chodzi mi o to, że jakby pamiętam, że ona ma te guziki, a kojarzy takie, takie, takie szelki, że po prostu tam i że tu są guziki do tych szelki. Okej, okay, to jak twoim zdaniem wyglądają mieszkamiki? No, obstawiam, że z szelkami. No nie, jest bez szelek. O, to po co jej guziki? No właśnie, tu jest właśnie jakaś zagwostka, bo ludzie dobrze pamiętają, że Myszka Miki od zawsze miała szelki. Ja też nawet powiem Ci, że kojarzę jakieś filmiki jakieś, jak, z Myszką Miki, jakieś wiesz, bajki, że były jakieś akcje, że on strzelał tymi szelkami, albo że gdzieś tam spadał i się zawiesił na tych szelkach. Mam takie wspomnienia z bajek z Myszką Miki i trudno mi uwierzyć, że on naprawdę od zawsze miał po prostu gadki, bez szalek, tylko z tymi wielkimi guzikami, do których nic nie jest, jakby zapięte na te guziki. Więc właśnie to budzi pytanie: co to w ogóle ma być? I też ludzie spekulują, że to jest dowód na to, że ktoś się kiedyś cofnął w przeszłość, w projekcie myszki Miki zamazał muszelki czy coś takiego, bo bo no, no są ludzie, którzy mają bardzo żywe wspomnienia z dzieciństwa z myszką Miki, która ma szelki, i też y, jest masa ludzi, która przybierając się na przykład na Halloween, wybiera spodnie z szelkami, czy są maskotki myszki Miki, która ma na sobie szelki, a w oryginalnej bajce Miki nigdy nie miał na sobie szelek. Znaczy, no wiesz co, ja mam takie poczucie, że we wszystkich tych efektach Mandeli, które mi pokazałaś, że jest jakiś powód, dlaczego ludzie źle myślą. Na przykład w Logu Forda nie pasuje ten Denzelek. W Volkswagenie logiczne by było, że skoro to jest Volkswagen, to tam jest V i W, że jest przydziałka. Wie Tutaj są guziki. Można, zawsze można tak myśleć, ale gdyby naprawdę były jakieś, jakieś takie rzeczy ponad przyrodzone, to nie sądzisz, hmm. że to właśnie byłyby takie subtelne sygnały, które trzeba by było wyłapać, że jakby tłumacząc wszystkie jakieś podejrzane rzeczy sobie, wiadomo. Jak ktoś nie chce, to nie zauważy takich subtelnych znaków. Trzeba wierzyć w to, że ten efekt Mandeli jest prawdziwy. Tak. Czy oglądałeś w ogóle kiedyś Pokemony? Wiem, co to jest. No. Okej, okay. i które, które zdjęcie Pikachu wydaje ci się prawidłowe? Nie mam żadnego pojęcia. A widzisz, jaka jest różnica? No ogon, jedna ma czarny. Mhm, uh -huh. i co? No i nie mam pojęcia, które jest prawdziwe. Oba te Pikachu mają końcówki czarne ucha, uh -huh. więc całkiem logiczne byłoby, gdyby, skoro mają czarną końcówkę ucha, to że też mają czarną końcówkę ogona. No a tu się okazuje, że Pikachu nigdy nie miał czarnej końcówki ogona, tylko ma jakiś, kurde, brązowy kikut na dole ogona, brązowy. To co to ma być? Ja jakoś tak też, jak wspominam Pikachu, to kojarzę, że on znaczy, może nawet nie pamiętam, w którym miejscu była ta jego błyskawica na ogonie, ale kojarzyłam, że ona była czarna, a nie brązowa na pewno. To, to dosyć zabawne, że w tym momencie Mandela łączy się z końcówką ogona żółtego Pikachu. I znów jest masa ludzi, którzy kojarzą Pikachu z czarnym ogonem. Są właśnie maskotki Pikachu z czarnym ogonem. Są nawet Pikachu w grach komputerowych zaprojektowane z czarnym ogonem, a w oryginalnej bajce jego ogon nie ma tego czarnego, tej czarnej łatki. Kolejny przykład z innej kategorii. Kojarzysz taką słynną rzeźbę myśliciela? Jak myślisz, która z tych rzeźb jest, jest oryginałem? Czy coś świta wyrzeźba myśliciela? Wiesz co, jak myślę o języku ciała, no to w momencie, w którym mamy taką pozycję, to jest bardziej taka pozycja nie myśliciela, tylko, e, tylko taka de depresyjna jest bardziej pozycja. Okay. Więc e, o to, takie podpieranie swojej brody, wydaje mi się bardziej być w pozycją myśliciela. Więc okay. jeśli e, ten, ten z ręką na czole jest pozycją myśliciela, rzeźbą myśliciela, e, to uważam, że tutaj błęd, ten błąd się bierze stąd, że kto tak myśli, bardziej się myśli tak. Okej, okay, a właśnie jest odwrotnie. Wiele ludzi pamięta tę rzeźbę myśliciela, kojarzy z ręką na czole i nawet jest takie słynne już zdjęcie w środowiskach poliarskich, że dziewczyna robi sobie zdjęcie tuż pod tą rzeźbą i widzi tą rzeźbę, a i tak kładzie rękę na czole. Bo w jej podświadomości rzeźba myśliciela wygląda tak. Wiesz co, bo zobacz, że w języku ciała, no to bardziej o taka pozycja wydaje się taką pozycją do no, myślenia. Nie, nie, też... a, no, próbujesz też. No a jak tak, no to bardziej, że ale du, ale du, a tak, że. Mmm, pomyślmy. No dobrze, no to w tym przypadku Ciebie nie złapałam. A czy oglądałeś Gwiezdne wojny? Coś tam słyszałem, że są, no. Słyszałeś, że ale oglądałeś? A znasz tą najbardziej kultową scenę, w której Dark Vader wyjawia dla Luka, że jest jego ojcem? Wiesz co? Nigdy nie, oglą... nie widziałem tej sceny, tylko widziałem jakieś takie memy, jakieś różne takie emanacje tej sceny, ale nigdy nie widziałem sceny właściwej. Mhm. I jakie, jakie to są, z... kojarzysz jakimi słowami on mu to mówi? E Look, I'm your father? Dokładnie. To jest kwestia, którą. Ja nie oglądałam Gwiezdnych Wojen, a znam ten cytat. Luke, I am your father. I jest cała masa koszulek, memów, jakichś analogii do tego w, w różnych serialach, filmach. No i okazuje się, że Darth Vader, to jest nie Dark Vader, tylko Darth Vader. Sorry, ja nigdy nie oglądałam Gwiezdnych Wojen. O, to efekt Mandeli, że myślałem, że Dark. Nie, to efekt tego, że nigdy tego nie oglądałam, tylko kojarzyłam ten cytat, bo to słynny cytat. No i okazuje się, że on nigdy tych słów nie wypowiedział. No. I, am your father. I więc jakim sposobem te słowa stały się tak kultowe, że nawet ja, osoba, która tego filmu nigdy nie oglądała, znam ten cytat. Bo poszedł taki głuchy telefon, ktoś to raz przykręcił, drugi raz przykręcił, później ktoś e, tak jak ja zobaczył tylko to przekręcone, nie widząc oryginału i to zaczęło żyć swoim życiem. Bardzo możliwe. A, a możliwe? A możliwe, że istnieje alternatywna rzeczywistość no, no. i czasem są przecieki. No, no, no. Okej. Okay. No wiesz co, przepraszam, że nie, nie łyknąłem... Ależ nie ma za co przepraszać. Nie łyknąłem tej całej teorii o efekcie Mandeli. Uważam, że to trochę naciągane, że to jakby rozumiem, że jako taką zabawę intelektualną potraktować, no to, to pobawmy się, ale jako wierzenie w to, no to trochę mam poczucie, że to naciągane. Ja też myślę, że niektóre przykłady są trochę naciągane, ale to, co mnie najbardziej gdzieś tam... To, co mi najbardziej gdzieś tam nie daje spokoju, to jest ten taniec makareny, bo tańczę makarenę od dzieciaka i. No, nie mogę uwierzyć, że, że makarena się tańczy po prostu na coś takiego. No, nawet ciężko im pokazać. Że po prostu, o, i to makarena, to nie zawsze tak. się długo rozwijało, że, że właśnie. No dobrze, a czy to nie jest tak, że, że po prostu ten układ, ten nowy układ, zaczął jakby żyć swoim życiem? Ale, skąd Ale poczekaj Stąd, że ten oryginalny jest bardzo prosty, jakby tam nie ma co się uczyć nawet. I że ten, ten bardziej skomplikowany już jest jakąś formą wyzwania, nauczmy się tego, a ten prosty nie ma coś tam się uczyć. Ale ja pamiętam też takiej sytuacji, że to się tańczyło właśnie przed telewizorem. Że sobie, że wiesz, jest impreza, leci na telewizorze i wszyscy tańczą układ no z telewizorem. i uważasz, że, że ten błąd z tą makareną, że to jest dowód na istnienie równoległego świata? Nie wiem, na no co to jest dowód. Po prostu trudno mi zrozumieć, dlaczego miliony ludzi pamięta ten taniec inaczej niż on wygląda w oryginale. No jest to trochę zastanawiające, nie sądzisz? No trochę jest. No, jakby wiesz co, myślę, że można to podsumować, że jakby coś w tym jest. No ale na pewno nie jest to równoległy świat e, rzeczywisty, e, a, a tu jakieś przycieki następują. Okay. Dajcie znać, e, jakie w Was ten temat budzi emocje, czy któryś z tych przykładów e, efektu Mandeli wzbudził w Was lekki niepokój, czy wymieniłam coś, co Wy też w swojej podświadomości zapamiętaliście inaczej niż jak się okazuje w rzeczywistości miało to miejsce? No i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Zostawcie łapkę w górę, jeśli filmik się Wam podobał. Zostawcie suba z dzwoneczkiem, jeśli jesteście ciekawi kolejnych naszych filmów. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, napiszcie komentarz, polecam oglądać do końca. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa! pa.